Kotlety schabowe po staropolsku, przyrządzane według receptury samego Kuronia, wychodzą obłędne. Jednocześnie miękkie w środku i chrupkie z zewnątrz wpadają w gusta każdego. Kotlety schabowe niemal co niedzielę lądują na stołach w wielu polskich domach jako jeden z prostszych, smaczniejszych i oczywiście sprawdzonych sposobów na obiad. Wykonanie ich jest banalnie łatwe, a do tego zajmuje dosłownie chwilę, dlatego nic dziwnego, że jest to jedno z niewielu dań, które od lat wciąż króluje w kuchni. By jednak smak kotletów nikomu się nie znudził, warto nieco udoskonalać recepturę zamieniając składniki lub decydować się na zupełnie inny przepis, który tak jak w tym przypadku, twoi bliscy pokochają go do szaleństwa. Kotlety schabowe po staropolsku. Nieziemski przepis Kuronia podbija kubki smakowe wersji kotletów schabowych widnieje w sieci naprawdę wiele, a spośród nich ciężko jest wybrać jeden najwłaściwszy. Jeżeli ty też masz z tym problem, koniecznie skorzystaj z receptury opracowanej przez samego Jakuba Kuronia na nieziemskie kotlety po staropolsku. Twoja rodzina oszaleje na ich punkcie i każdy będzie błagał o dokładkę. Składniki na staropolskie kotlety schabowe Kuronia: 600 g schabu środkowego, 500 ml mleka, 2 ząbki czosnku, 1 cebula, 3 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego. ½ łyżeczki soli, 0,5 łyżeczki pieprzu czarnego, 1 szklanka mąki pszennej, 1 szklanka bułki tartej. Olej roślinny lub smalec do smażenia wyśmienity obiad, który robi się sam, choć wydawać by się mogło, że wykonanie staropolskich kotletów schabowych jest czasochłonne, tak naprawdę robią się one same. Faza marynowania mięsa zajmuje kilka godzin, jednak od ciebie wymaga minimalnego wkładu pracy. Schab podziel na 4 równe kotlety, a każdy z nich rozklep tłuczkiem. Następnie do dość sporej miski wlej mleko, dodaj obrany rozgnieciony czosnek, cebulę pokrojoną w plastry, liść laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz oraz oczywiście mięso. W tak przygotowanej marynacie kotlety wstaw do lodówki na 3–4 godziny lub najlepiej na całą noc. Dzisiaj grzeje, 1. Tragiczna wiadomość, nie żyje wspaniały Polak. Uratował dziesiątki istnień, GoPro w żałobie 2. Walka z czasem i śmiertelną chorobą. Robert Lewandowski pierwszy raz poprosił o pomoc po tym czasie: osusz mięso przy pomocy ręcznika papierowego i zabierz się za obtaczanie go w klasycznej panierce. Najpierw każdy kotlet obtocz w mące, później w roztrzepanym jajku, a na końcu, bułce tartej. Smaż na rozgrzanym tłuszczu do momentu, aż będą rumiane. Podawaj z ulubionymi dodatkami, a najlepiej sprawdzi się tutaj purée ziemniaczane i klasyczna surówka. Najlepsze newsy dnia, źródło, Kuron. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.